Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj, jak w tytule, flaczki cielęce. Możecie Państwo zrobić flaczki wołowe. Jest to przepis na specjalne życzenie dla pana Marka Francika, który mnie poprosił. Ja już dawno mi po głowie chodziło, żeby ugotować, no ale trochę mnie zmobilizował i ugotowałem flaczki. To są gotowe, proszę, domowe, czyściutkie, pachnące. Tylko nalewać i zajadać. Naprawdę pychota, warte wypróbowania. Wiadomo, w domu sobie zrobimy, to będą i czyściutkie, i smaczniutkie, i taniutkie. Zawsze co domowe, smaczne i zdrowe. Dziękuję Państwu, że Państwo poświęcą czas na oglądanie mojego filmu. Mogę Państwa poczęstować tylko wirtualnie na razie. Proszę bardzo, domowe, smakowite flaczki cielęce. Zapraszam Państwa. Jeszcze tylko taka mała uwaga tycząca się przepisu filmu. Jest to przepis ponad 70-letni, czyli na pewno, jeżeli Państwo będziecie się stosować do mojego filmu przepisy, na pewno flaczki wyjdą smakowite, pachnące. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na film. Oto składniki na flaczki wołowe lub cielęce. Zanim podał Państwu składniki, chcę Państwu powiedzieć, że film powstał po to, żeby po prostu ocalić stare, dobre przepisy. I przy okazji jeszcze uczcić w jakiś sposób starych kucharzy już nieżyjących, pana Budnika, Pęczka Adama, pana Worobija, pana Paliwodę i panią Najdowską Kazimierę. I przejdźmy do naszych składników. Będziemy potrzebować około pół kilograma flaczków wołowych lub cielęcych. Niech się Państwo nie łudzą napisem, że to są flaczki ugotowane, są tylko flaczki sparzone, trzeba jeszcze raz je ugotować do miękkości. Czyli jak mówiłem, pół kilograma flaczków, około 100 gramów oliwy, oleju lub masła, po 50 gramów marchewki, selera, pietruszki, pora, jakieś dwie cebulę, to też będzie około 50 gramów. Ja mam tu już ugotowany wywar jarzynowo-mięsno-wołowy z kurczaka. Około 1,5 litra będzie potrzebne. Gałka muszkatełowa utarta, imbir utarty, troszkę słodkiej papryki do smaku, majeranek, pieprz prawdziwy. Do wywaru, do rosołu, ja będę gotować, dodamy troszkę liści laurowych, ziela angielskiego, oczywiście soli i zagęścimy całość mąką pszenną. Składników Państwo otrzymacie około 4-5 porcji flaczków, to w zależności od gęstości. We wklejce jest przepis na 10 porcji. Jak już mówiłem, flaczki musimy ugotować i w międzyczasie możemy sobie przyszykować jarzynki. Niestety przy gotowaniu flaczków unoszą się trzy zapaszki, skrocza, dy i paszki, paskudne te zapaszki. Gotujemy. Wsadzamy do zimnej wody, jak zacznie się gotować, dajemy troszkę liści laurowej, ziela angielskiego, troszkę nam te zapaszki zabije. I rozgrzewamy sobie w międzyczasie jakiś garczek. Ja tam mam na dnie trochę oliwy, oleju, troszkę masełka. I wrzucam nasze rozdrobnione warzywa, które sobie podwyścimy w międzyczasie, jak nam się flaczki gotują. Stąd niestety, niektórzy Państwo że pamiętają, takie paskudne zapachy, które się unosiły koło niektórych lokali. No ja się zawsze starałem, zawsze, żeby gotować to jak najwcześniej rano, jak mało ludzi było, albo jak najpóźniej. I oczywiście włączona wentylacja i do przodu. No w międzyczasie możemy tu sobie usmażyć naszą cebulkę na masełku, czy na oleju, czy na smalcu. Po prostu zmienić, robić na smażkę. Warzywa się duszą, flaczki dalej się gotują. Cebulka się zrumieniła, dodaję małą łyżkę mąki pszennej. I lekką taką zasmażkę, żeby nie była za bardzo brunatna, to będzie gorzka. Patelnia dosyć gruba, czyli już możemy odstawić, przełączyć. I na miejsce ustawiam nasze warzywa, które już mamy podduszone. Zalewam je przygotowanym wcześniej wywarem.
jarzynowo mięsnym. No, sądzę, że tyle starczy. Zawsze można dolać, rozrzedzić. Jak to było popularne. Jak brakowało zupy, to woda, woda, woda. I zupa zawsze była. Łączę teraz nasz wywar jarzynowo-mięsny za smażką. Siup do garka. Przy okazji się papelacha się umyje. Przy okazji. I zaraz omacamy nasze flaczki, czy są dostatecznie miękkie i będziemy całość łączyć. A ja tu się nie będę wstydził. Omacam sobie flaczki na wizji, czy no dostatecznie miękkie. No, jeszcze troszeczkę muszą się pogotować. Jak będą mięciutkie, to trzeba te śmierdzuszki najlepiej przecedzić. I pamiętajcie Państwo, żeby flaczki nie były po prostu za długie, bo jak ja mówię, to później przy jedzeniu nie wiadomo, czy to połykać, czy to gryźć, czy to wypluć, to część wejdzie do gardła, czy nie będzie z buzi wystawiać, no i takie flaczki. No, po jakimś czasie flaczki już mają macane, były, już dają wynik pozytywny, czyli są mięciutkie. Łączę je z wywarem mięsno-jarzynowym. Gotuje się, można zacząć przyprawiać, doprawiać ulubionymi naszymi przyprawami. Ewentualnie w tym etapie możemy sobie troszkę jeszcze, jak ktoś lubi takie bardziej rzadkie, to sobie rozrzedzić. I powinny być takie bardziej rosołkowate, nie takie sosowate. Czyli dajemy przyprawy, jakieś dwie szczypy majeranku, jedna szczypa papryki słodkiej, szczypa pieprzu, małe szczypty gałki muszkatołowej, imbiru oraz na sam koniec oczywiście soli. I zajadać, najlepsze takie gorące, prosto z garka. Ja kiedyś przyznam się, że bardzo nie lubiłem flaki, zawsze flaki. A to były lata 70. Nic specjalnie nie było. Pracowałem w Warsie na dworcu głównym i tam flaczki były robione na wyjazd, czyli jechały za granicę daleko pociągiem warsowskim. To gdzieś tam do ciepłych krajów, na Węgry, gdzieś tam te Warsy jeździły i brały po prostu flaczki. A ja, że gotowałem, to tam sobie bardzo głodny byłem, nic nie było do zjedzenia, no to spróbowałem i faktycznie posmakowały mi wtedy flaczki. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu smacznego, miłego, pachnącego gotowania flaków i zapraszam Państwa na inne moje filmy kulinarne i nie tylko. Smacznego życia.